pół metek ostatniej rundy. Stara się jak może, widzimy Matysę na to, aby docisnąć, można powiedzieć, Ewę w tym boksie, ale póki co skrzętnie utrzymuje dystans Brodnicka, aczkolwiek no tak jak możemy mieć żal do tego, że tak często doprowadza do klinczu. No i ostatnie sekundy walki. Zmęczona jest już chyba Brodnicka. Bardzo. W geście triumfu Edith Matysse podnosi ręce do góry, zawodowej mistrzyni świata Federacji WBA. No nie, padły sobie w ramiona po zakończeniu walki, co jest zwyczajem. 96-95 Matysse. Sędzia Martinez. 96-94 Brodnicka. Sędzia Montella. 97-93 Ewa Cleo Brodnicka. A więc niejednogłośnie stosunkiem głosów 2-1 wygrywa Ewa Brodnicka. 96-95 dla Matysse, 96-94 dla Brodnickiej, 97-93 dla Brodnickiej, a więc czwarta obrona tytułu w wykonaniu Brodnickiej. Niech może się pogodzić z tym werdyktem Matysse. Pokazuje, że to ona wygrała. Panie Andrzeju, będą jakieś kontrowersje. Panie Andrzeju, to dla mnie też wygrała Matysse. No ale spokojnie. Brodnicka.